Hej wszystkim, więc witam was w kolejnym odcinku na moim kanale za troszkę nowszego kontentu. Mianowicie dużo osób pytało się mnie o to, czy będę nagrywał kontent lalkowy, kolekcjonerski. I ja bardzo chciałem to robić, naprawdę bardzo. I żeby jakoś się z tym nie obijać, dzisiaj sobie otworzymy lalkę LOL OMG. Ogólnie to jest mój pierwszy raz z tymi lalkami, ponieważ nigdy w życiu nie miałem lalki ani LOL, ani LOL OMG. Mimo tego, że MGA, czyli firmę, która produkuje te lalki, znam, ponieważ właśnie oni stworzyli, może akurat nie stworzyli, wyprodukowali Bratz. Tak prezentuje się pudełko. Jest dość spore. Ogólnie zabawki MGA i te wszystkie lalki są uważane za lalki dość dobre jakościowo. I przez to też troszkę drogawe, ponieważ one kosztują mało. Ale stwierdziłem, dobrze, na potrzeby filmiku kupię sobie taką jedną. Może mi się spodoba, chociaż mam w planie raczej ją sprzedać po tym filmiku. Chociaż kto wie, może mi się to spodoba bardziej. Postaram się wam to pudełko pokazać najlepiej jak potrafię, ale nie mam dużo dobrych warunków do nagrywania takich rzeczy niestety. Całe pudełko ma w sobie 20 niespodzianek. I do tego pudełko staje się playsetem, miejscem do zabawy. Otwierajmy, naprawdę jestem ciekaw, naprawdę. Sama lalka przyszła mi naprawdę mega szybko, bo zamówiłem ją w piątek, a w sobotę o godzinie 10 była już w paczkomacie. A filmik nagrywam w niedzielę, nie wiem kiedy ten filmik widzicie. Mam nadzieję, że jak najszybciej, ale... O matko, jak to się otwiera? Czekajcie. A i przepraszam, że dużo, znaczy nie widzicie, ale będę wam pokazał wszystko na kamerze w taki sposób. Póki co muszę zdjąć takie plastikowe ochronki, które to pudełko chronią. Okej, chyba mamy sukces. Halo, nic z tego rozdupczyć, bo te pudełka się fajnie otwierają. Udało się. Okej, tutaj wpiszę zacznij tutaj, więc zobaczymy czym się... Wow, okej. Okej. Zaraz, czy tu nie powinno być lalki? Czy dobrze myślę? Nie, chyba nie, bo to są zabezpieczenia. Okej, tut, okej. Ogólny rysunek, który pokazuje lalkę, jest tak śliczny. Początkowo wahałem się ogólnie, którą lalkę mam wybrać, ale wziąłem sobie w sumie tą, bo wydaje mi się chyba najciekawsza do openingu. Mamy tu jakieś pudełeczka, gazetkę. Co to za gazetka? Czy mogę to wyciągnąć? Poczekajcie. Postaram się tutaj to wyciągnąć. Okej, tu już mamy lalkę. Dobrze. Czekajcie chwilę. Moje zboczenie jest takie, że ja muszę zobaczyć, czy lalka ma dobrze zrobiony makijaż, czy nie ma obytków. I chyba wszystko jest dobrze. W sensie słyszałem, że te lalki, no czasem mają jakieś ubytki. Tak samo jest z lalkami od... lalkami serii Rainbow High. Ale poczekajcie, jak ja mam to wyciągnąć bez rozdupczenia tego pudełka? Czy da się jakoś da zrobić? Wiecie, ja tą lalkę chcę potem sprzedać ewentualnie. Więc fajnie byłoby to pudełko zachować. Chyba się nie da. Ale okej, zacznijmy od lalki. Okej, czy mogę jakoś czy tutaj stąd... Jak ja mam ją stąd wydostać? Czy ktoś im powie? To jest robione dla dzieci. Dla dzieci. Mam 20 lat. Nie umiem tego otworzyć. Rozdarłem pudełko. Ta zabawka nie jest tania. To trochę kosztuje. Ja to rozdupczyłem. Okej, chyba znalazłem sposób. Tak, udało mi się. Szkoda, że wcześniej rozwaliłem pudełko. Dosłownie wystarczyło taki mały element stąd wysunąć tę lalkę wyciągnąć. Jestem idiotą. Okej, przejdźmy do samej lalki na sam początek. Ma mega fajne włosy. Są bardzo delikatne. Pachnie... Nie pachnie jakoś super. O nie. Nienawidzę tych małych główienek. Ech. Ale dobrze, otworzę tą lalkę na szybko. Tak, abyście też to może widzieli troszeczkę, ale też nie chcę jej uciąć włosów ani nic. Chyba się udało. Okej, udało mi się tą lalkę otworzyć i moja pierwsza uwaga jest taka, że niestety trafiła mi się sztuka troszkę felerna, ponieważ jej włosy są tutaj rozwalone. Co mi się nie podoba, ponieważ ja nie jestem dobry w otwarzaniu fryzur, a ona ma, no... troszkę tą fryzurę skomplikowaną. Może nie aż tak, ale no... nie chciałbym jej dotykać. Poza tym, moja jeszcze jedna uwaga to to, ile ta lalka straciła włosów przy otwieraniu? W sensie, ja byłem delikatny, naprawdę, ale te włosy, no... one wychodzą. Nie wiem, co jest kwestia tej jednej sztuki. Podejrzewam, że pewnie tak po prostu nie mam szczęścia. Ogólnie lalka ma bardzo ładne dłonie i te paznokcie.
Niestety są źle namalowane. Tego raczej nie będzie widać, ale tutaj lalka ma jeden paznokieć namalowany troszkę krzywo. Także. Serio, moja pierwsza lalka LOL OMG. I nawet nie wiem, czy mogę ją sprzedać, bo po prostu już widzę, że no, jest troszkę rozdupczona. Włosy są bardzo ładnie zażelowane, aż są sztywne, więc ja bym tego w ogóle nie ruszał. Ale no te włosy tutaj to gdzieś wystają. O, czemu? W sumie ogólnie minusem tych lalek jest to, że jakby tak naprawdę trudno domyślić się, czy mamy lalkę, która jest w dobrym stanie. Ponieważ te pudełka nie mają żadnej szybki, więc tego nie widzimy. Także podejrzewam, że gdybym kupił ją w sklepie, to miałbym taki sam problem. Lalka ma bardzo ładny makijaż. Ogólnie jej oczy mega odbijają światło. Są takie błyszczące, takie zrobione glazurą. I jej głowa z włosami jest tak ciężka, że... No, stawy. Znaczy, moje pierwsze wrażenie z tą lalką jest takie, że ona jest urocza. Naprawdę ona jest urocza. Gdyby nie te włosy. Po prostu... To jest zażelowane. Ja nie chcę tego ruszać. Tutaj są jakieś jeszcze wystaje. Ogólnie lalka jest ubrana już w taki kostiumik. Reszta ubrań znajduje się w... Upadł mi właśnie stojak dla lalki. Reszta ubrań znajduje się tutaj. Także... Musimy tę lalkę ubrać sobie sami. Taka jest zabawa, kochani. Czy ona ma... Co... Okej, tego nie będzie widać na kamerze. Ale lalka ma troszkę ścięty nosek, w sensie... Jeden jest taki troszkę minimalnie spiczasty. Jest taka... Jakby od pudełka się spłaszczył. Czy tak powinno być? Artykulacja lalki... No... Jest dość sztywna, zastała się w pudełku. Ale to zrozumie dobrze, bo w przypadku Monster High to te nogi latają jak powalone. Szczególnie jeśli mamy lalkę, która ma nogi na gumkę. Ogólnie mega podoba mi się to. Ten top jest mega ładny, szczególnie ten rękaw. Chciałbym mieć taki rękaw przy jakiejś bluzce, naprawdę. Ogólnie śmieszne jest to, że te lalki jak mają piersi. To będzie tutaj to widać najlepiej. One chyba mają zrobione sutki. Tak, mają takie sutki. To jest... Po co? Z tego co widzę, chyba ta lalka nie ma nóg. Wygenerowanych na boki, ale z tego co się orientuję, one mają nogi klikane. W sensie ma nogi klikane jak te stare lalki od Mattela, lalki Barbie. Jakby... Raz? Czemu? Póki co ten unboxing jest mega chaotyczny. I nie wiem, czy ta lalka mi się podoba. W ogóle ma śmieszne stópki. Ale przejdźmy do ubrań. A i poza tym ta lalka ma tutaj lusterko, które trzeba tutaj odczepić i dada. Okej, ogólnie to lusterko jest zabawkowe, ale odbija bardzo dużo. Widzę moje pryszcze, to mi się już nie podoba. No i tu mamy jeszcze jakieś rzeczy, a nie wiem co to w ogóle jest. Więc może to otworzymy jako pierwsze, bo nie wiem co to jest, to było z lalką. O! Torebeczka ma fajnie zrobiony łańcuszek. Czy ona się otwiera? Ona się otwiera. Z taki bajer w dzieciństwie dałby mi się pociąć. Ma fajnie zrobiony łańcuszek, nie jest on prawdziwy, ale on jest zrobiony z troszkę chyba innego materiału i jest taki bardziej giętki. To jest mega fajne, no i się otwiera. No. Zajebiste. No i tu mamy ciąg dalszy tych włosów lalki, które wypadają. Czemu? Okej, czy mogę to jakoś wyciągnąć bez rozwalania pudełka? Mogę, dziękuję. Więc idąc po kolei, zacznijmy może od środka. Tu mamy... Z tego co widzę już zagiętą książeczkę, która pokazuje nam, jaki ma znak zodiaku nasza lalka. I szczerze nie pamiętam, co to jest za znak. Tutaj wam napiszę. Powiedziałem chyba książka, to jest magazyn. Jest fajnie zrobiony, ogólnie mam tutaj kod kreskowy. How cool is that? W sensie lalka, która jest w pudełku zabezpieczona tą warstwą pudełka, to strasznie dużo taśmy tam nawalili. Naprawdę, jestem w szoku. Okej, mamy pierwsze pudełko. Czy to widzicie? Tak mi tego dobrze nie widać. To jest pudełko na buty. Na buty. A tutaj nie dość, że mamy kod kreskowy. Jakby to jest pudełko, jak w sklepie kupujecie sobie buty. Tu jeszcze jest zrobiony rozmiar buta. Jakby... How cool is that? Okej, otwórzmy to pudełko. I chwila na ASMR. Okay. Mamy takie... Powiedzmy, że To nie są kozaki. Pudełko mi nie podpowie, co są za buty. W dwóch kolorach. Czarne i białe. Mają mega fajne wykończenia. Mają takie klamry. No, są cute. Później zobaczycie to wszystko też w przybliżeniu, więc spokojnie.
będzie więcej szczegółów. Może zajmiemy się kolejnym pudełkiem, do którego nie wiem, czy się w ogóle dostanę, bo jestem ułomny. Ups. Ale dobrze. To jest takie pudełko na nagrach, które się już otworzyło. I w środku jeszcze się nie rozwinęło. Zobaczymy. Okej, tu jest sporo rzeczy. Okulary. Pasują mi chyba. Są cute. Czy one się zamykają i otwierają? Czy... Proszę, za dużo. Okej, coś mi przerwało nagrywanie. Mniejsza. Niestety okulary nie są zamykane, ale w sumie nie wymagajmy. Już tak daje nam pudełko na buty i na kapelusz, którego nie mamy, ale... Okej. Okay. Dodatkowo, w środku... Czy wy to widzicie? Są kulczyki. Z kłódeczką. Szkoda, że nie mam dziurowych uszu. Ale... Okej, okay, może złoto nie jest dla mnie. Ale... How cool is that? No i taka prosta bransoletka. Wszystko wam pokażę w przybliżeniu. Zostały nam takie dwa pakunki, w których są ubrania. I to jest na prawdziwym wieszaku. Jakby... How cool is that? I how cool is that, żebym tego nie zdupczył. Matko, znowu ta klamra, matko boska. MJ, błagam was. To jest zabawka dla dzieci. Dziecko tego nie otworzy. Ja tego nawet nie mogę otworzyć, mam 20 lat. Mamy takie dwa pakunki z wieszakami i na tym są ubrania. Może zaczniemy od tego mniejszego, tak myślę. I chciałbym to otworzyć w taki sposób, żeby tego nie rozdupczyć, ale zważywszy na to, że już otworzyłem pudełko w taki sposób, że je rozdupczyłem, to pewnie jest to wykonalne w moim wykonaniu. Czy to nie powinno być pod spodem? I też wieszak jest świetny, naprawdę. I mamy kurteczkę. Co prawda ona się nie zamyka, ale ma taki suwaczek, ale... How cool is that? Po raz kolejny w tym odcinku. How cool is that? Wow. Może jednak te lalce wybaczę. Może wybaczę i to, że mam rozdupczone włosy. Okej, i po raz kolejny, żeby tego nie rozdupczyć. Spodnie. Z paskiem. Czy ten pasek się zamyka? On się zamyka! Zamknijcie się. Widzicie to? Tu są takie dwie klamry. To się zamyka. How cool is that? I w ogóle ten materiał jest taki jak w spodniach. To jeszcze ma jakiś guziczek, który chyba jest przyklejony dość słabo i odleci, więc go nie tykam, ale jest to taki złoty guziczek. Ta lalka ma już na sobie spodnie. Czy te spodnie muszę zdjąć, czy założyć te spodnie na te? A, no i przy okazji, ta lalka ma taki pokoik. Taki lampy... How cool is that? A no, zdobyłem pudełko troszeczkę. Wydaje mi się, że te spodnie muszą na niej zostać, żeby to założyć. Chociaż... Zobaczymy. Także ja ją ubiorę i do was wracam. Okej, więc ubrałem lalkę, co było troszkę wyzwaniem, szczególnie jeśli chodzi o jej spodnie. I niestety guzik, który był przy spodniach, ten przyklejony guziczek, odleciał i go mam na półce tutaj, który... On jest mały, go nie widać, ale no słabo, że on odleciał. W sensie no, za 100 parę złotych, no trochę słabo. Dodatkowo lalka ma stojak. Ten stojak, także to jest śmieszne, jakby nie wiem po co to komu, ale fajnie, że o tym pomyśleli. Ten stojak może być krzesełkiem, jakby ta lalka może na nim siedzieć. Nie wiem po co, ale to jest fajne. Dodatkowo szczotka do włosów. Nie jest ona moją ulubioną szczotką. Jestem zdania, że w Rainbow High grzebień jest o wiele lepszy. Jakby, o, oba są w ogóle czerwone, ale to mi się bardziej podoba niż ta szczoteczka. Naprawdę. Ale dobrze wiem, że wszyscy chcą tę lalkę zobaczyć, więc uwaga, uwaga. Dadam. Zacznijmy od tego może... Czy jestem z tej lalki zadowolony? Jest ładna i nie wiem, czy ją sprzedam, w sensie chciałem i troszkę wciąż chcę, ale przez to, że ma jakieś tam niedopracowane właśnie włosy, coś jest właśnie namalowane nie do końca, ten nieszczęsny guziczek, nie wiem, czy ktoś to mnie kupi. Jest ładna, to można powiedzieć, jakoś jest super, ale są jakieś drobne szczegóły, które mnie wkurzają. Jakby za cenę 100 zł, 100 z czymś, dostajemy playset, stojak, ubranka, pudełeczka na ubranka, ale nie chciał im się domalować, bo to jakiś guziczka. Czemu? Ona jest super, naprawdę jest śliczną lalką. Ma mega delikatne włosy, nie to co nowe lalki Mattela. No jest mega cute lalką, no ale to są drobne szczegóły, które mi się po prostu nie podobają. Powiem tak, jeżeli ktoś z was nie ma lalki LOL OMG, to możecie sobie ją kupić śmiało, bo jakość jest super, aczkolwiek ja po prostu chyba nie mam szczęścia do małych szczegółów. A w ogóle zupełnie mojej torebeczce. O matko, czekaj, czekaj. Torebeczka, proszę. Ja nie mam szczęścia do małych szczegółów. Chociaż nie wiem, czy małym szczegółem są włosy. Polecam kupno. Jeśli miałbym ją ocenić w skali od 1 do 10, tam bym jej śmiało
Myślę, że 8. Bo jak mówiłem, to jest kwestia takich szczegółów, które po prostu, no pewnie ja do tego nie mam szczęścia. Czasami inne osoby też tak mają, a inne osoby wręcz przeciwnie, mają idealną lalkę z każdym fajnym szczegółem. Lalka jest świetna, ładnie się prezentuje i na pewno byłaby fajną zabawką dla dziecka, ale też fajną ozdobą dla kolekcjonera. Naprawdę, no on wygląda ładnie. Ale szczegóły, to jest ich problem. Także co, myślę, że ten filmik mogę skończyć. Jest mega, mega chaotyczny. To był mój pierwszy unboxing, więc przepraszam. A zapomniałem jeszcze w ogóle o tym. Pokazywałem, ale może, wiecie, damy jej to w rączkę. Nie będę cię kładką lalek Mattela, bo się pobijecie. Więc tak, lalka jest naprawdę świetna. Te wszystkie rzeczy, takie drobiazgi, takie torebeczki, pudełeczka. Super rzecz. No ale nie mam szczęścia. Także co, dziękuję za obejrzenie. Myślę, że odcinek nie był aż tak zły, ale no mógł być dopracowany. Tak, ta lalka. Do jakiego odcinek taka lalka? Co mogę powiedzieć? No i dziękuję za obejrzenie. Cześć, na razie, pa, pa. Subskrybuj mój kanał. Cześć.